Hej, 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 cześć Szymon, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Kronik Myrtany. W ostatnim odcinku, chyba to był ostatni odcinek, dostałem spory wpierdol w kopalni od Królowej Pełzaczy. I teraz się cofnąłem, żeby sobie poekspić. W każdym razie, co my tu musimy zrobić? Aha, questy. Jakie mam właściwie questy? Dobra, to jest quest ten. Dobra, Mrocznego Paladyna kupiłem. Chyba, tak, kupiłem na pewno. Nowy Narcholos? Bruno powiedział mi złożę żelaza, które znalazł razem ze swoimi ludźmi. Zaoferował im udział w... O, to o tym w ogóle zapomniałem, że miałem takiego questa. Pod zachodnią bramą obok targowiska. To może tym się zajmiemy? A właściwie to czekaj. To na pewno wziąłem tego quest. Znaczy, nie, chwila. Moment, bo mi się już wszystko pomieszało. To dałem tego questa. To jest ten quest. To kupiłem Rocznego Paladyna. Miodowe lata mam nasiona. Nowy na Archolos to jest ten quest. Dobra. No mało problemów, no masz rację. Idziemy sobie z tymi ziomkami ogarnąć te kopalnie żelaza, całą od siebie boleści, którą oni sobie wymyślili. Zachodnia brama, ta tutaj, to jest ta chyba tutaj, nie? Koło targowiska, nie, moment. Zachodnia brama, on mówił? Ta koło targowiska, dobra, to jest ta po drugiej stronie, dobra, ja od złej strony patrzyłem na mapę. Myślałem, że jesteśmy na południu, a my jesteśmy przecież kompletnie na północy tej wyspy. Dobra, w takim razie musimy się kopnąć do targowiska. Czyli już. Jeszcze chciałbym sobie odwiedzić jakiegoś tutaj tego, jak on się nazywa? Alchemika. Alchemika i kupić sobie może jakieś potiony, które mogłyby mi pomóc jeszcze w walce z tą królową pełzaczy. Kolegę tej żebraka sobie ominiemy szerokim łukiem. Wejdziemy sobie tutaj. Czy ty masz jakieś rzeczy na sprzedaż? Koleżko Figaro. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Wybierz, co się interesuje. Tak, nie umieszkam. Masz po prostu takie zwykłe potiony. Dobra, dawaj mi wszystko, co masz. Potrzebuję tych potionów, jak nie wiem. Bardzo potrzebuję w każdym razie. Mam tutaj sporo rzeczy na sprzedaż, ale na razie mi się nie chce tego sprzedawać. Przekiwam się ci w łóżku, jak nie masz nic przeciwko. Żeby się wyregenerować. I podskoczymy sobie do tej zachodniej bramy i pójdziemy ogarnąć te kopalnie żelaza. Podejrzewam, że tam sporo mobów będzie do poubijania. Skończymy sobie robić te wszystkie questy poboczne. I potem ja chyba zrobię tak, że samemu sobie pobiegam po wyspie. Okej, czyli jednak, dobra, masz i pierdol się. Pobiegam sobie samemu po wyspie, w sensie włączę nagrywanie, przywitam się, zrobię pauzę i będę biegał po wyspie, jeżeli coś ciekawego spotkam, typu, nie wiem, banda orków czy coś takiego bardziej skomplikowanego niż po prostu dwa ścierwojady czy bieganie po wyspie i... coś odpierdala. Rozwalają natychmiast! Tutaj się nie walczy. No proszę, zapamiętaj to sobie. Niech żyje król. Co tu się wydarzyło właśnie? Czemuście się wy tutaj napierdalali? No dobra, w każdym razie... Mój kompan też znalazł ludzi do pomocy. Więc wszystko idzie zgodnie z planem. Gotowy do drogi? No tak. Gotowy, ruszajmy. Dobra, wracając. Ja sobie wtedy po prostu włączę nagrywanie i będę je pauzował. Jak coś ciekawego spotkam, to je będę włączał. Żeby nie było takiej sytuacji, że ja będę po prostu biegał jak jakiś pacan po wyspie. Jedna cholerna bestia mnie. Jak jakiś debil po wyspie i nie znajdywał nic ciekawego. Tylko po prostu jak coś będzie, to będę pokazywał, bo tak to bez sensu, bo ja nie znam tej gry w ogóle. Nie wiem, gdzie jakieś moby mogły się zrespić i prawdopodobnie przez 90% czasu będę po prostu biegał po pustych lokacjach, gdzie nic nie będę znajdował. Więc tak sobie zrobimy, bo ja chcę sobie tutaj wyrżnąć po prostu wszystkie moby, jakie jestem w stanie wyrżnąć na tej wyspie. Żeby już mieć z tym spokój i żeby zdobyć trochę levela, no bo levelem mam wrażenie mocno zsiemy pałę. 32 level w 4 rozdziale, nie wiem, czy to jest dużo, czy mało. No bardzo ładnie, żeśmy sobie poradzili z błotniakiem. Jestem z was dumny, chłopaki. No i tutaj też sobie teraz podekspimy, bo po pierwsze pozabijamy parę mobów, pewnie w tej ich kopalni całej od siebie boleści. Też jakiegoś moba do zabicia znajdziemy, na czym pewnie nawet sporo tych mobów, o winogrono, zbieramy. Gdzie... A, ja wiem, gdzie wy te kopalnie macie, przecież no to jest oczywiste, że to tutaj, pewnie, tak mi się wydaje. Czy ta kopalnia wygląda jakby była już dawno wyeksploatowana, bo jest tak na samym środku. Okej. Czyli nie o tamto miejsce chodzi jednak.
Albo tu, gdzie ja wcześniej byłem, a też możliwe. Tu po prawej w tej jaskini. Koło wodospadu chyba. Tam jest wodospad? Może nie koło wodospadu, ale w tej jaskini przy urwisku. To by miało też dużo sensu. Jeszcze gdzie indziej. Chłopaki, gdzie wyjdziecie? A tu na dół, tam chyba mnie jeszcze nie było. No dobra, w każdym razie... w każdym razie, no idziemy gdzieś za nimi. Co? Wykonali zgoń, czy... Oj, ile kurwa, to jest speli dostałem. Bardzo miło, bardzo miło, bardzo miło. Nie po to tu przyszedłem i nie tego się spodziewałem, ale dobrze, że tego łowicjusza dał mi się w miarę szybko zamordować. Bo przynajmniej mi nie zabił, a podejrzewam, że jakbym przypierdolił jakimś zaklęciem, to bym się złożył w pół. Bez większych oporów. Ci z tymi kilofami napierdlają tego dzika. Trochę mam zawalone zatoki przez to, że mam kota w domu. I mój organizm, zwłaszcza moje nozdrza, jeszcze się nie do końca przyzwyczaiły. Kurwa mać. Do tego, że po moim domu biega jakiś mały, puchaty alergen. Jakaś reakcja alergiczna. Tydzień minie i mi to przejdzie, ale... standardowa reakcja mojego organizmu na kota. Czy jakiekolwiek inne stworzenie, które roznosi alergeny. Mam wrażenie, że to jest jakiś quest, którego ja powinienem już dawno wykonać, ale z jakiegoś powodu go ominąłem. Nie wiem dlaczego i skąd i jakby to... Poradzicie sobie z tym topielcem, bo z przytką... ała, boli. Okej. Okay. Albo po prostu mnie to jeszcze nie było i to są nadal moby, które były zrespione tak na początku. Jak mówiłem, jest naprawdę ciasno. Musimy najpierw trochę odgruzować wejście, żebyśmy mogli swobodnie się poruszać. Idę o zakład, rozwalcie, że to... kawał tej ściany, dobra? Myślę, że szybko się uwiniemy. Idę o zakład, że w tej kopalni znajdziemy od groma jakichś pełzaczy czy innych chuj wie co. No ale dobra, na wasze ryzyko. Ja sobie poradzę. Ja najwyżej spierdolę i was zostawię na pastwę losu, ale... Zacznij kopać, za daleko. Teraz? Okej. Okay. Dobra, odgruzowujemy przejście. Okej. Okay. Szybko się uwinęliście z rozłożeniem się. Hej, przyjacielu! Nie skończyliśmy jeszcze pracy. Jestem pewien, że zostało mnóstwo żelaza do wydobycia. Trzymaj, napij się piwka, nabierz sił. Jeśli musisz odpocząć, usiądź wewnątrz jaskini i ogrzej się przy ogniu. Zjedz coś. Zostawiliśmy dla was trochę smakołyku w środku. Kurwa mać. Co, ja jestem niewolnik, czy o co wam tutaj chodzi? Co tu się odpierdala? Dobra, nieważne. W każdym razie zejdźmy sobie do głębi do tej kopalni. Jestem prawie pewien, że jakiegoś moba tutaj spotkam. O kurwa właśnie. Nie, to są zwykłe pełzacze, to nawet nie ma co się cofać. Weźcie kurwa, zgincie. Odejdźcie do szatana. Nawet obrażeń nie zadaje jako tako. Nie ma porównania do tych pełzaczy zajebanych królewskich. W każdym razie... Co on tak samoczynnie? Czy to już wystarczy? Okej, okay, czyli... Czyli wystarczy raz to złoże żelaza kopnąć. Niczego tu nie znajdę. I to wystarczy. Okej. Okay. Chyba, czy ten mój nos mógłby się ogarnąć? No dobra. Czyli tak jak przewidywałem, jakieś tutaj pełzacze będą się znajdowały. Podejrzewam, że po drugiej stronie spotkamy dokładnie to samo. Nic tu nie ma. I faktycznie mam wrażenie, że ten quest to jest quest na jakiś wcześniejszy level, ja go po prostu ominąłem wcześniej. Bo no nie jest niemożliwe, żeby tak prosty quest tutaj był. Wiadomo, że to pełzacze, no ale to są zwykłe pełzacze, to nie są królewskie pełzacze, ani żadne inne pełzacze żołnierzy, czy pełzacze wojowniki. Wojowniki, tak. Pełzacz wojownik równa się pełzacze wojowniki, tak, tak to się odmienia. Na przyszłość, jakbyście się zastanawiali, to wojowniki to jest poprawna odmiana, jak najbardziej. To jest sarkazm jakby co. Dobra, jeszcze tu. Ja jestem pewien, że ten typ będzie mnie chciał ochujać, nie? Jakby nie ma możliwości, że on mi po prostu da część zysku i pójdzie w cholerę. Nie, 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 nie. Będzie chciał nas tutaj wymordować. Mniej pozostałych robotników będę musiał go zamordować. Jest i nasz dzielny pracownik. Muszę przyznać, że uwijałeś się jak prawdziwy kopacz. Podobno na Korinis też potrzebują doświadczonych górników. Może się nad tym zastanowisz. O co ci chodzi?
Zrobiłem swoje, rozliczmy się i pożegnajmy. Masz rację, musimy się rozliczyć. Oddaj samorodki, a ja wypłacę ci połowę ich wartości w złocie. Wolałbym zatrzymać samorodki. Wolałbym zatrzymać samorodki. No, wygląda na to, że czas się rozliczyć. Chłopaki! Lepiej było tu nie przychodzić. Okej. Okay. Ci najemnicy też nie są jacyś wyjątkowo potężni, więc... jakoś sobie tej poradzę. W ten sposób więcej expa sobie zdobędę też. Więc wydaje mi się, że warto po prostu ich napierdolić. Pa, pa. Dzięki za załatwienie tego oszusta. Cholera! Coś czułem, że będą z nimi problemy. Dobrze, że też tutaj byłeś. Inaczej byłoby z nami krucho. Bez przesady. Następnym razem wszyscy musimy pamiętać, żeby lepiej dobierać pracodawców. Ano? Teraz tylko znaleźć robotę. Cholera. No nic. Jakbyś kiedyś usłyszał o pracy dla górnika, nie w kopalni Araxos czy Królewskiej, to daj mi znać. O, raczej kopalnia Araxos też trzeba sobie. Poza karczmy Gerstanda. Okej, okay, czyli dostanę kolejny quest, usłyszę, kolejną część questa? Dzięki, stary. Miruch pewnie też będzie zainteresowany. Zazwyczaj razem szukamy pracy. Do zobaczenia. Okej. Okay. I mam teraz questa, żeby im znaleźć pracę, tak? Aha, czyli mogę powiedzieć Rodrychowi, że tutaj jest kopalnia żelaza, okej. Okay. Na pewno to zrobię. Może nawet zaraz. Nie odeszliśmy za daleko miasta, więc mogę się na szybko cofnąć i oddać mu faktycznie tego questa. Kolejny exp się przyda. Czy te złoża żelaza tutaj są tak samo... Nie, to są wyeksploatowane złoża. Wyeksploatowane. Dobra. Chodźmy w takim razie na górę i wróćmy do miasta się na szybko. Oddamy tego questa Roderichowi. Expa kolejnego zgarniemy. No ci najemnicy to były jakieś łaki. No naprawdę mam wrażenie, że tego questa za późno zacząłem robić. Powinienem się do niego zabrać wcześniej pewnie, ale nie miałem go nawet wcześniej. Ja go zdobyłem chyba w momencie, kiedy szedłem do Gwilczego Leża. Co tam był za dziwny dźwięk? Słyszę jakieś wilki. A, dziki, też może być. Gdzie wyście były, kiedy ja szukałem skóry dzika, czy tam... Tak, skóry dzika szukałem wtedy. Dawno temu, już w zamierzchłych czasach, jakieś... Nie wiem, 50 odcinków temu szukałem skóry dzika? W każdym razie, kiedy to było? Możemy się też kopnąć teraz do jaskini tutaj, w sumie, jak już tu jestem. No, przy okazji sobie skorzystam. Cześć, mości kretoszczur, weź wypierdalaj. Bo tam jakieś moby mnie wcześniej pogoniły. Nie wiem, czy to nie były gobliny. No, ja sobie na pewno z nimi poradzę. Ale wcześniej miałem jakiś problem z nimi tutaj. Gdzie ta jaskinia to jest? Tu. O, okay. Tak, słyszę ewidentnie gobliny. Goblińskie ścierwo, czas umierać, kurwa. Wyrżnę was wszystkich. Nawet mi, kurwa, obrażeń nie zadacie. Jesteście zbyt słabe na moje, kurwa, teraz umiejętności walki wszystkich. Dobra, pana chrząszcza też sobie zabiję. 10 punktów expa, zawsze coś. Czy ja chcę w ogóle zbierać te gobliny? Nie, okej. Okay. To mi wystarczy za odpowiedź. Stara moneta. Dawaj ją. Jakiś mały kołczan, pełen strzał. Mikstura życia, no kurwa, to jest najważniejsze. Mikstury są przydatne w cholerę, zwłaszcza teraz już, jak zaczynam powoli mieć pizdę, jeśli chodzi o ilość HP. Jedzenie nie wystarczy, żeby to ogarnąć. Nic nie zostało. No dobrze. Skoro nic zostało, no to nic nie zostało. Trudno. Tak, miałem czyścić wyspę później, ale jak już tu jestem, to nie mogę się powstrzymać z wyrżnięcia całego tego tołataństwa tutaj wszystkiego dookoła. Chyba, co tu robi zwykły goblin? Jakiś śmiech na sali. Słyszę, że gobliny jakieś biegną z góry. On sobie to zasiewował. Grę mimo wszystko. Jak tu będzie jakiś popierdolony rodzaj goblina, to nie wiem, goblin wódz, który ma 4 metry wysokości i 6 metrów szerokości, to wolę mieć zapisaną grę na wszelki wypadek. Bo cholera wie, co ta gra ma jeszcze do zaoferowania. No nie no, zwykły goblin to jest jakiś śmiech na sali. Chyba sobie kpicie ze mnie, że takie gówna mi tutaj podrzucacie pod mordę. Więc i goblin... Co to jest, kurwa, za tłusty kretoszczur? Tłuścioch! Ale ten tłuścioch bije! No, on był listem gończym, tak jak sądziłem. No, trochę mnie... Dobra, weź tę lagę podnieść, żeby nie robiła hałasu.
I wydobyć sobie tego złota. Złożę wypowiedz się, debilu. Złożę żelaza. Zwiększa się umiejętność wydobywania. Dobra, dwa listy gończy jeszcze wykonałem po drodze, także też spoko. Ten tłuszczok mnie trochę zaskoczył, bo się go tutaj też nie spodziewałem. Tak samo jak tamtego nowicjusza. Ja w ogóle tutaj kurwa nie ogarniam, jak ja mam questy z tych listów gończych kompletnie. Te wilki tutaj co były i mnie... Nie zabiłem ich, kurwa. Przyszła pora zemsty, gnoje. Tak, żeście mnie wtedy pokarały. Teraz was, kurwa, wyrżnę na strzała. Hehe, frajerzy. Do piachu z wami, kurwa. Nie ma takiego bicia już. Nie te czasy. Dlatego właśnie wydam Gotika. Za ten moment, w którym już jesteś na tyle potężny, że możesz pójść i zemścić się na wszystkim, co się wcześniej znęcało nad tobą. Gdzie ja teraz właściwie wyszedłem? Przy mieście. No to zajebiście. Nawet, kurwa, sobie skróciłem podróż. Panie. Cudownie. Roderich. Do Rodericha mieliśmy sobie podbić. Jak tam czasowo wyglądamy? Czasu mam jeszcze w cholerę tego odcinka, więc... jeszcze sobie tutaj sporo zdążymy zrobić. Jakie mam tutaj questy jeszcze? Nowy na Archolos. Bestia z Archolos. Nowe trunki. Dobra. Te miodowe lata można sobie podejść zrobić. Sobie pobiegnę z buta i przy okazji sobie poekspimy. Obu się leją. Tutaj się nie walczy! Zapamiętaj! Niech żyje król! Tak. Sobie pozbieram śmieci z tych gnojów. Nawet złota nie ma. No bo zabrałem mu całe. To nie ma. Byłem pierwszy. Kto pierwszy, ten lepszy. Tędy jak sobie wyjdziemy, to powinniśmy wyjść tuż obok kosza, prawda? No tak nie za bardzo, no dobra. Wyszliśmy koło chaty Volkera. Które tutaj wyjście prowadziło do kosza? Pewnie następne. Wiem, że którymś tutaj wyjściem można ładnie dotrzeć do kosza, tylko nie wiem, którym dokładnie. Tym. No, jedno dalej wyjście. Siup. Może od Rodericha dostaniemy jeszcze jakiegoś questa? O Jezu, co to był za lag? Przepraszam bardzo. O co tu chodzi? Cześć, Roderich. Straży nie przydałaby się kopalnia żelaza? Oczywiście, żeby się przydała. Dlaczego pytasz? Znalazłem jedną, kiedy pewien facet próbował mnie oszukać. Znajduje się w niewielkiej kotlince przed miastem. Czyli tuż pod naszym nosem? Cholera by wzięła tych naszych zwiadowców. Dziękuję za informację. Na pewno zrobimy z niej dobry użytek. Masz. Dodatkowa robota to dodatkowa zapłata. A, podziękował. Bardzo mi miło. Maszerować. Mam taki zamiar. Ile mam punktów nauki? Za mało, żeby cokolwiek wskórać. Dobra, rozumiem. W takim razie, jeżeli to załatwiliśmy, możemy wypierdalać z miasta i pójść sobie ogarnąć te miodowe lata tego questa. Te nasionka. A potem może się przejdę do kopalni Araxos. No ale to już samemu sobie zrobię, nie będę was zamęczał. Kopaniem rudy złota. To jest kompletny bezsens. Kopaniem rudy po prostu, bo no... Działa jak każda inna ruda, podejrzewam. Bo chcę trochę pieniędzy sobie, bym chciał zarobić. A to jest, podejrzewam, najprostszy sposób. Może nie najbardziej intratny, ale najprostszy. Tej straży miejskiej tutaj nasrało, aż nie wiem. Którędy tutaj będzie najprościej się tam dostać? Teraz pytanie zasadnicze. Tu w prawo prawdopodobnie, nie? Tak jest. Tu w prawo, potem w lewo i jesteśmy na miejscu. Wszystko jasne. O, rzeczny krwypica, to dudu. Miałem się jeszcze przespać przed wyjściem. Dobra, sru. Ty. Czy ja się tutaj zablokowałem? Nie, jak zejdę niżej, to będę mógł wypłynąć spod tego mostu. Dobra. Już się bałem. Miałem się przekimać jeszcze przed wyjściem. No ale trudno, będziemy biegali z ułamkiem z naszego HP, które powinniśmy mieć. Co to kurwa za dźwięk? Kurwa, grób mi kopie pod oknem, what the fuck? Co to jest za dźwięk? Była jest ten Marvin. Co to jest za dźwięk? To kurwa, no za chwilę, I need to investigate. Zaraz... Trochę creepy, bo jak wstałem, to... Cokolwiek to było, ucichło. Ale brzmiało, jakby ktoś po prostu, nie wiem, łopatą jechał po betonie, what the fuck? Ktoś kogoś, kurwa, łopatą zamordował pod moim domem? O co tu chodzi? To jest jakaś chatymka. Czy w tej chatymce... A, to jest ta chatymka, gdzie były te ścierwojady polne.
Nie mają tej łóżka do ścierwedy, nie. Ja w ogóle poszedłem w złą stronę, bo za bardzo odbiłem w prawo i za szybko. Ups, i pociągnąłem za kabel od mikrofonu. Mam nadzieję, że nie było jakichś dziwnych przesterów przez to. Tak, ja odbiłem aż zdecydowanie za bardzo w prawo. Trochę się martwię o ten mikrofon. W sensie nie wiem, czy to przypadkiem tam coś nie pierdolło w momencie, kiedy go przesunąłem. Pociągnąłem za kabel. Nie, no znowu to samo, gówno. Nie wolno tak ze mną pogrywać. Zostawcie mnie w spokoju. Myślałem, że tu ścierwojad jakiś popierdala po polu, a to farmer sobie własne pole oporządza. Well. Coś tu ciekawego jest w tej jaskini? Poza zwłokami? Nic, ale w tę stronę na pewno się przejdę w najbliższym czasie. Właśnie w trakcie, kiedy będę levelował, bo ja tego lasu między Silbach a miastem mam... Mam kompletnie niezwiedzony, więc warto może byłoby się zainteresować tym, co się tam znajduje. Z tego, co pamiętam, to... w jednym z lasów, w których byłem, z kolei, znajdował się obóz jakichś bandytów, z którymi wtedy nie miałem najmniejszych szans, a teraz chętnie bym się z nimi zmierzył. Tu jest przejście do tego całego... Nie, to dalej trochę, ale tutaj w sumie też mógłbym przejść do tego starego grodu, zamczyska, whatever. No tego tam, nie pamiętam, jak on się nazywało. Nieważne, w każdym razie jest tam przejście. Na ten moment ja idę do obozu, jak oni się nazywali? Pszczelarzy, o, chciałem powiedzieć miodziarzy. Nie wiem dlaczego mój mózg wytworzył taką abominację słowną, ale chciałem powiedzieć miodziarzy. Ej, chwila. Dobra, to po tym jak pójdziemy do obozu miodziarzy, to zrobimy. Tak, to już jest obóz miodziarzy, mi się spodobało, przyjmie się. Najpierw się tutaj przekimamy w obozie tym pszczelarzy. Nie Ergo, tylko Bevin to chyba był, co chciał to. Nie, jednak Ergo. Udało mi się zdobyć potrzebne nasiona. Pokaż mi je. Wspaniale! W takim razie możemy zaczynać. Weź te paczuszki, do każdej dałem odrobinę nasion i nawozu. Teraz chodź za mną. Pokażę ci, gdzie je masz zasadzić. Alright. W takim razie prowadź. Jeżeli w miejscu, gdzie jest ten smoczy zębacz, którego ja chcę zamordować, to cię chyba zabiję. Bo cholera jasna... Nie, dobra, chyba nie idziesz tam. Albo zaraz odbierz w lewo. Zaraz odbierz w lewo, jak chuj. Nie? Jestem pod wrażeniem. Byłem przekonany, że mnie poprowadzisz tam, gdzie największe niebezpieczeństwo. A tu żeś sobie pasieki postawił. I tu powinienem tym nasiona posadzić. Jesteśmy na miejscu. Wcześniej zdążyłem postawić dwa ule gotowe do przyjęcia nowych lokatorów, więc gdy tylko kwiaty zakwitną, będziemy gotowi do produkcji. Nie traćmy czasu. Bierz nasiona i do roboty. Dobrze. Tak zrobię. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Dobra robota, chłopcze. To co? Może coś chłodnego po pracy? No, nie. Chętnie. Co teraz? Kiedy miód będzie gotowy? Myślę, że za kilka miesięcy będzie można spróbować pierwszego słoika. Później tylko poczekać kilka lat i pyszny miód pitny będzie gotowy. Ile? Spokojnie, żartuję! Niebieski bez kwitnie bardzo szybko. Przy dobrej pogodzie nawet za kilka tygodni spróbujemy pierwszych próbek miodu. Odwiedź mnie za jakiś czas. Może akurat będzie już coś do skosztowania. Ty, ja muszę jeszcze przecież do winnicy Valerio podskoczyć, bo przecież tam miałem questa, którego zrobiłem. I dostałem kiedyś wiadomość od jakiegoś kuriera, czy chuj wie co, że mam podejść, bo on ma dla mnie wino. I to wino prawdopodobnie będzie dawało jakąś premię do statystyk, jak każdy tutaj ten trunek z tych rzeczy, które tutaj produkuje z questów. Dobra, sorry ziomeczki, ale ja wam tutaj skorzystam z łóżka któregoś, bo potrzebuję się wyleczyć, bo idę walczyć z smoczym zębaczem, który jest... Dobrze, dobrze, panie Barci, zamknij ryj. Mądra decyzja. Dobrze, dobrze, już nie marudź. A ty, Bevin, w sumie poczekaj. Pohandlujmy. Co ty tu masz na sprzedaż? Wiejska szarlotka. No kurwa, fantastycznie. Ciastka z miodem, no to nie leczy w ogóle HP, to nie ma sensu, nie ma co tego brać. Ale ten przepis sobie jak najbardziej chętnie zabiorę.
Jeszcze go sobie nawet przeczytam. Taki będę, kurde, szalony, że od razu po zakupie przeczytam przepis. Jajo, ścierwojada, worek mąki, jabłko, osełka, tłuszczu, miód. Brzmi jak przepis na każde inne ciasto, ale dobra. Kim wy, kurwa, jesteście i czego wy tu chcecie? Zaraz was powyzabijam. Jak znowu będę musiał się iść wyleczyć przez was, to się zabiję. Lepiej było tu nie przychodzić. O, shit, on ma łuk. Nie, jesteście jakimiś pierdolonymi łakami. Nie, trochę biją. Kurwa mać, dobra. Trochę ich nie doceniłem. I tak, będę musiał się iść, kurwa, zdecydowanie wyleczyć, bo z taką ilością HP na pewno nie zabiję żadnego smoczego zębacza. Dlaczego tyle HP straciłem? Bo ich nie doceniłem, bo dostałem pierwsze 3 hity i uznałem, że oni są jakimiś łakami, a tu się okazuje, że no nie. Że goście są dosyć, kurde, potężni. Dobra, wracamy do pszczelarzy i się jeszcze raz przekimam. Nie mam zamiaru korzystać z potionów w momencie, kiedy mam tak blisko łóżko, z którego mogę sobie skorzystać. Bo to byłoby jedno wielkie marnowanie zasobów, a tych potionów bardzo potrzebuję do... Zamknij japę. Tylko się przekimam, już sobie pójdę. To byłoby bardzo duże marnowanie zasobów, zwłaszcza, że te zasoby są im niesamowicie potrzebne do podbijania kopalni srebra w Wilczym Leżu. Do którego skądinąd warto będzie się zaraz przejść. Jak zabijemy tylko tego smoczego zębacza, to może się tam kopsnę. Przy użyciu kupsa Araxos, który się znajduje przy kopalni złota Gildii Araxos. O ironio. Żeby zagadać do tamtego. Jak on ma? No do tego gościa z Nordmaru, czy mu się podoba lokalizacja, w której go umieściłem. Ale wydaje mi się, że będzie mu się podobała, bo jeżeli tam mu się nie będzie podobało, to nigdzie na Archolos mu się nie spodoba. O, już mi przypierdolił. Auć. Auć, kurwa, no. Przez tę pierdoloną rzekę nie mogę się dobrze przemieszczać. Okej, zjebałem tę walkę na maksa, ale przynajmniej przeżyłem. I na pewno mam save'a niedaleko. Dobra, zobaczmy, co w takim razie za tym smoczym zębaczem się kryło, bo to mnie intrygowało od dawna. Jakieś skóry tu mamy. Skórę wilka zwykłą i skórę owcy. O, bo, dla Boga. Co ja teraz zrobię? Takie fantastyczne, taki... O Jezu, jaki fantastyczny lód za tym zębaczem się krył. Po prostu cholera mnie zaraz coś trąci. Co to za gówno? Nie było warto go bić. Nie było warto tu przyłazić. To mogę... ty. Okej. Udało mi się wytentygować. Okej. Fajnie. Ekstrakt many. Zawsze coś. Grzyba nie podniosę. Bo nie. Ale bardzo ładnie się zawiesiłem w teksturach, nie? Bardzo mi się to podobało. Dobra. W tej jaskini byłem. Nie pamiętam, co tam było, ale wiem, że byłem w tej jaskini. I raczej na 99% tam się nic nie respiło. W jaskiniach rzadko co się respi. Znaczy, po prostu nie chcę mi się tam teraz włazić, bo mam jeszcze jedną rzecz do załatwienia w tym odcinku. A jeszcze muszę się przekimać po drodze przez to, że mnie najebał smoczy zębacz. Dobra. Kimanie i lecimy dalej. Do kopalni Gildii Araxos. O, tym razem nikt się już... A nie, dobra, jednak nie. Już chciałem powiedzieć, że nikt się nie wkurwił na to, że tu śpię. Już myślałem, że się po prostu przyzwyczaili do tego, że przyłażę i kimam sobie. Ale ewidentnie nie. Nie, jeszcze nie. O, ta kopalnia Gildii Araxos jest tuż obok. Jakieś pierdoły do zabicia tu są, widzę. Na pewno tutaj przyjdę, bo tego miejsca na pewno nie czyściłem. To jest ta miejscówka, gdzie my się uwolniliśmy z tego. Z tej kryjówki renegatów w tym miejscu mniej więcej. Trzeba korzystać częściej z tego zbugowanego ataku, że mam piąty atak, którego nie widać, który nie ma animacji. Bo to jest całkiem spoko, że po prostu tak napierdalam bez żadnej animacji i zadaję obrażenia. Ulala, nie spadaj na dół. Dobra, hopsa sa, krwiopica, krwiopica, roślina leczniczą. Rymuję, nawet tego nie czuję. O Jezu, ile to jest pasiek. Miodek. To mają być... Tak, to są pszczoły. Ale dlaczego jest ich tutaj aż taka chmara i wyglądają jak liście spadające z drzewa i zanikają jak jakieś kurwa liście właśnie. Okej. Okay. O, wilk. Cześć, wilk.
Dawno, znaczy nie, w sumie dzisiaj zabiłem parę wilków w ramach zemsty. Dobra, coś tu jeszcze mamy? Nic ciekawego w każdym razie. O, jeszcze jeden wilk. Dobra, zabiję go, bo zaraz się na niego rzucą ci kupcy Araxus i już stracę te 50 punktów ekspa, czy tam 60. Wolałbym je zachować. Nie, to jest Redest Polny. Myślałem, że to jest Warg przez sekundę, nie? I takie, o, Warg, ale to Redest Polny. Gonię za Araxus, słuchaj. Ja sobie odkaszlnę i mogę ci powiedzieć, dokąd pojedziemy. Pojedziemy sobie do obozu węglarzy. Dziękuję. I idziemy zobaczyć, jak naszemu koledze się... A, z tym jeszcze musimy gdzieś pójść. To muszę pamiętać, żeby w następnym odcinku z nim gdzieś pójść, bo on chce mnie gdzieś zaprowadzić. A ja nie mam zielonego pojęcia gdzie, a trzeba z nim pójść. Dobra, a gdzie ja teraz znajdę tego całego przyjaciela mojego z Dordmaru, którego noszę po całej wyspie, cały czas go gdzieś wysyłam i on mówi, że jest chujowo? Gdzie on się będzie? W zamku już? W sensie w twierdzy? Czy przed twierdzą będzie stał jak pała? Ciężko stwierdzić. Znaczy akurat patrząc na niego, to myślę, że mogliby być skłonni wilczy synowie do wpuszczenia go do środka. Gard. Gard on chyba miał, nie? O, tu jest. Gard. Cześć. I jak podoba ci się wilcze leże? Muszę przyznać, że miałeś dobry pomysł z tym miejscem. Ludzie przypominają mi charakterami moich rodaków. Roślinność jest równie surowa, co w południowych terenach Nordmaru. Jest tylko jeden problem. Dalej brakuje mi śniegu i prawdziwego zimna. Na wulkan mam go wysłać? Gdzie jest wulkan? Czy ja go chcę wysłać na wulkan? Spadaj sobie do wulkanu, tak? W sumie gość jest zjebnięty trochę, ja... Mam jeszcze jeden pomysł, ale może zabrzmieć trochę szaleńczo. Mów! Idąc tutaj, musiałeś widzieć ten wielki wulkan i jego ośnieżony szczyt. Według mieszkańców jest wygasły od wielu lat, więc nie ma się czego obawiać. Nie słyszałem, żeby ktoś kiedykolwiek się na niego wspiął, ale skoro cały Nordmar pełny jest wielkich lodowych gór, to ten szczyt też nie powinien być dla ciebie wyzwaniem. Może to jest miejsce, którego szukasz? Masz rację. Brzmi to szaleńczo, ale w tym szaleństwie jest coś intrygującego. Wyobraź to sobie. Nordmarczyk mieszkający u szczytu wulkanu na Archolos. To by było coś. Historia godna karczmianych opowieści. Przygotuję zapasy i wyruszam. Kto wie, kiedy spotkamy się po raz kolejny. Przyjmij proszę ten skromny podarunek z moich rodzinnych stron jako wyraz mojej wdzięczności. Dziękuję. Skóra lodowego wilka. O, i pas wojownika z Dordmaru. Skóra lodowego wilka na pewno mogę oddać tamtemu ziomeczkowi, który chce skóry. A ten pas, co ten pas daje? Premia do siły i obrona przed magią. Premia do walki, obrona przed... O, cię chuj. Holy shit, boy. Ja mam teraz walki bronią dwuręczną. 79%, nic się nie zmieniło. Dręczną i dręczną 5? 10. To coś się musiało zmienić. Chwila, moment. Ile teraz mam? A, 70. Nie, 84. A, dobra, ja patrzyłem na złą statystykę chyba. Dobra, jestem idiotą. Przepraszam. Tak już jestem. Tak? Nie, nie to. To. Dobrze, kliknęłem. 79%. 84%. A, z pancerzem Nordmarczyka. Okej, okay, nieważne. Już zamilknę na wieki. Dobra, nie zauważyłem. Skąd ja mam niby, kurwa, zdobyć pancerz Nordmarczyka? To brzmi intrygująco. Brzmi, jakby ten pancerz Nordmarczyka miał być lepszy niż mój pancerz strażnika. Baez, słuchaj, mam jeszcze skórę jedną dla ciebie. Udało mi się zdobyć futro lodowego wilka. Podobno większość z nich żyje w Nordmarze, ale czasami spotkać je też można w innych zimnych miejscach. Biel tego futra jest niesamowita. Szkoda, że nie miałem okazji zobaczyć jednego z nich na żywo. Wśród połaci śniegu muszą wspaniale wyglądać. Weź, zasłużyłeś na tę sumkę. Przyniosłeś mi niezwykle ciekawe skóry, chłopcze. Chyba wywieszę je wszystkie u siebie na ścianie. Pewnie nieźle się za nimi wszystkimi nabiegałeś.
więc mam dla ciebie coś specjalnego. Jeszcze raz, dzięki za pomoc. Gdybyś jeszcze kiedyś trafił na jakiś wyjątkowy okaz, to wiesz, gdzie mnie szukać. Jeszcze pierścień wilczego syna dostałem? Jezus, jak mnie tutaj wszyscy... Jest spoko. Czy z pancerzem? Z każdym noszony pierścień i amulet wilczego syna plus 5 do walki bronią dwuręczną. Shit, to akurat spoko. Akurat spoko. Ale mam tylko jeden. Dobra, to nie. To wyjebane. Jeszcze do karczmy sobie podskoczymy na szybko. Mam też mrocznego paladyna dla karczmarza. Sądzę, że mu się spodoba mroczny paladyn akurat. Tak to wszystko odrzucił na razie, co mu dałem, więc... Dirk, słuchaj. Dobra, najpierw piwo wyspiarskie. O, chwilę zajmie, więc... Postoimy sobie tutaj trochę. Co ty mi tu dajesz? Nie będę... mocne piwo. Spróbuj te... Dobra, pośpiesz. Co ty mi tu dajesz? To nie... Dobrze, lokalny bimber. Spróbuj... Co ty mi tu dajesz? Nie... Dobrze, nie podoba ci się mroczny paladyn. Spróbuj... Cholera! Niezłe! Skąd ty to wytrzasnąłeś? Jakiś czas temu Tomas, piwowar z miasta, próbował wprowadzić je na rynek. Mogę z nim porozmawiać o jakimś kontrakcie z twoją karczmą. Jeśli dobrze pamiętam, to liczył sobie ostatnio... Dobra, spróbujmy utargować mu wyższą stawkę. 150 sztuk złota za skrzynkę. Oczywiście dojdą pewnie do tego wydatki na transport. Wyśmienicie. Na początek będę brał 2 skrzynki tygodniowo. Tomas się na pewno ucieszy. Zaraz do niego, znaczy zaraz, w następnym odcinku do niego podlecimy, bo ten odcinek się tutaj kończy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to rozważcie zostawienie łapki w górę. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć.